Why don't you fascinate me? I'm a very busy woman, my attention isn't free. My God, don't you recognize me? You're acting like I'm basic, but I'm legendary. Building an empire, dripping in gold. I only live for exclusive and bold. Imported champagne, I'm ready to pour. But I've got a secret that nobody knows. Zaczniemy od nagród indywidualnych. W tej edycji, w trzeciej edycji wystąpiło 12 drużyn. Po prawie 3 miesiącach zmagań, po 11 kolejkach wyłoniliśmy zwycięzcę. Kilka drużyn do końca biło się o podium w Wrocławskiej Ligi Szóstek. Dzisiaj w ostatniej kolejce zapadły ostateczne rozwiązania. W tej edycji wystąpiło 218 zawodników. Organizatorem Wrocławskiej Ligi Szóstek jest Miasto Mrozy i Gostiń Mrozy. Zaczniemy od odkrycia. Odkryciem tej edycji Mrozowskiej Ligi Szóstek jest Piotr Kowalczyk, zawodnik Canarinhos. Najlepszym bramkarzem trzeciej edycji Mrozowskiej Ligi Szóstek został Michał Wojtyński, drużyna Korniszyn. Trzecią nagrodą indywidualną jest najlepszy strzelec. Najlepszym strzelcem, rozstrzygając to w dwóch ostatnich kolejkach, został Mateusz Stępień, drużyna Korniszynu. 43 bramki na koncie najlepszego strzelca Mrozowskiej Ligi Szóstek. Mateusz Stępień, drużyna Korniszynu. Własnoręcznym na koszulce limitowanej edycji 80 sztuk wędruje w ręce Dawida Mrozika. Dodatkowo Dawid Mrozik dostaje powołanie na konsultację trenerską do kadry reprezentacji Polski Szóstek. Dawid Mrozik to jedyny dotychczas na konsultację trenerską reprezentacji Polski. Pola do takich indywidualnych. Gratulacje drużynie podwykowe. Zapraszamy po drugą galę.